Witam. Ostatni odcinek Wam się bardzo spodobał, co w sumie mnie zdziwiło, ale fajnie. W tym zrobię podobną rzecz, czyli przeanalizuję walkę dwóch członków Akatsuki, która nigdy się nie wydarzy. Zapraszam. Na wstępie chciałbym podziękować wspierającym za hajsik oraz daję Wam najlepsze komenty poprzedniego odcinka. I żeby nie zabierać czasu tym, którzy tego nie chcą, szybko tylko powiem. Jeśli jesteś zainteresowany grą Pokémon, o której mówiłem w poprzednim odcinku, zapraszam na koniec filmiku, tutaj gdzieś wyświetlę czas. Zacznijmy. W momencie, w którym nagrywam odcinek, wstawiłem ankietę na karcie społeczności, kto według Was jest silniejszy. Jestem w stanie stwierdzić, że większość wybierze Kisame. I żeby jeszcze wyjaśnić, bo widzę, że nie każdy zrozumiał poprzedni odcinek, będę tutaj analizował walkę 1 versus 1, bez dalszych konsekwencji czy uważania na to, co się stanie z otoczeniem. Na początek zajmiemy się w sumie kwestią nieco inną niż sama walka, czyli dlaczego większość uważa Kisame za mocniejszego. Powód tego jest dla mnie oczywisty, jeśli się nad nim zastanowić. Postać ta jest bardzo silna, bardzo też lubiana, no i główny czynnik to to, że był z nami przez długi czas. Miał zdecydowanie więcej czasu na to, żeby zademonstrować nam swoje umiejętności czy poglądy. Został nam pokazany z perspektywy wygranego, jak i przegranego, czego nie można powiedzieć o Kakuzu. I tak, przeglądając różne fora na temat tej dwójki, większość wybiera według nich pewniaka, czyli Kisame. Podając chociażby takie argumenty jak to, że Kisame był w stanie walczyć z Gajem, który otworzył bramę, czy z samym killerem B. Natomiast Kakuzu nie poradził sobie z młodym Naruto, który dopiero co nauczył się Rasen Shurikena. I ja się z tym zgadzam. Jeśli byłaby to walka fabularna, bez wątpienia wygrałby Kisame, ale nie to dzisiaj oceniamy. To anime jest bardzo długie i samo sobie przeczy. Tak jak Kakuzu był w stanie przeżyć walkę z Hashiramą, czyli też z nim walczyć, co samo w sobie jest kozackie, ale przegrał z nastolatkiem, który nie był nawet blisko poziomu pierwszego Hokage. Dla mnie ta walka nie byłaby taka prostolinijna i przewidywalna. Z racji, że przy tej walce otoczenie ma znaczenie, tak zbadamy dwie możliwości. Pierwsza to walka gdzieś obok wielkiego zbiornika wodnego, czyli zdecydowanie na korzyść Kisame. I w tym przypadku myślę, że wygrałby Kisame z kilku powodów. Chociażby dlatego, że może dzięki temu wytworzyć mocniejsze ataki mniejszym kosztem czakry. Mógłby wykorzystać wodę do ucieczki czy skrytego ataku spod niej. Ogólnie co tu dużo mówić, czułby się jak rekin w wodzie. Nie sądzę, by Kakuzu miał tu aż tyle do powiedzenia, jednak nic nie wiadomo. Przejdźmy może do ciekawszych tematów, czyli walki na neutralnym terenie. No i tutaj zaczyna robić się naprawdę ciekawie. Po pierwsze, nie ma tutaj praktycznie mowy o skrytych atakach. Czy to las, czy pusta przestrzeń, nie ma to zbyt wielkiego znaczenia. Jeden i drugi jest w stanie zmieść kilka drzewek jednym prostym atakiem. Taijutsu raczej mija się tutaj z celem z dwóch powodów. Kakuzu raczej by jej unikał, dlatego że był w niej najpewniej słabszy, a po drugie same Hada. Miecz, który dzierżył Kisame, najprawdopodobniej odnalazłby sposób na to, żeby wchłonąć czakrę przeciwnika, ale z same Hadą nigdy nie wiadomo. Nie ma pewności, że nie przeszłaby na przeciwną stronę. Jeśli chodzi o ninjutsu, to tutaj jest już całkowicie inaczej. Kisame miał głównie techniki polegające na wykorzystaniu wody, co jest jego atutem, a jednocześnie problemem. W przypadku braku wody w jego otoczeniu wykorzystywał większe pokłady czakry i techniki były słabsze. Kakuzu miał natomiast 5 różnych natur, których używał bez problemu, pomijając już to, że mógł ich używać jednocześnie, więc mógłby zasypać atakami takiego Kisame i z pewnością którymś by atakiem trafił. Odniosę się też do argumentu, którego bardzo nie lubię, czyli to, że lepiej jest używać jednej techniki, którą się wymasterowało, niż używać innych. I jasne, jeśli jesteś takim Kakashiem, który zna bardzo dużo jutsu i ma tylko 30 lat, a jego wrodzonym typem natury jest błyskawica, dużo lepiej będzie działał jego Raikiri niż Doton. Tak nie zawsze jest praktyczne, aby używać tylko Raikiri, a gdyby miał czas i ochotę, mógłby też znacznie podwyższyć swoje techniki z innych natur. Tak w przypadku Kakuzu jego natur było 5, wszystkie były wymasterowane, chociażby przez to, że żył prawie 100 lat i stoczył niezliczoną ilość bitew w swoim życiu. Kakuzu, jak i Kisame, byli wojownikami od zawsze.
ale to Kakuzu był bardziej radykalny i nieludzki. W końcu zabił wszystkich swoich partnerów z Akatsuki. Poza tym, jak już wspomniałem, posiadał 5 swoich żywiołów, z czego wiadomo, ogień nie byłby zbyt przydatny, woda również, ale pozostałe 3, a zwłaszcza błyskawice, mogłyby tu zrobić robotę. Nie neguję tutaj siły Kisame, lecz po prostu jego przeciwnik w tej walce ma dużo więcej pola do popisu, więcej kontr, jak i możliwości wykorzystania ich. Dodatkowo dochodzi tutaj doświadczenie, co jest bardzo ważnym czynnikiem w każdej dziedzinie, czy to w życiu prawdziwym, czy w walkach anime. Bardzo często doświadczenie jednego z automatu przekreśla wygraną drugiego, a tutaj zdecydowanie więcej miał go ponownie Kakuzu. W końcu żył 3 razy dłużej niż Kisame. Do tego dorzuciłbym jeszcze inteligencję. Same statystyki działają tutaj na korzyść mojego faworyta tej walki. Co jest w sumie w pełni logiczne, wliczając to, że Kakuzu lubił czytać książki ciężko dostępne, co w ich świecie było główną formą pozyskania cennych informacji, chociażby na temat technik. I to nie jest tak, że trzymam jedną stronę, bo na przykład lubię Kakuzu. Wręcz przeciwnie, jest dla mnie dość odpychający, a zdecydowanie Kisame jest postacią, która jest przeze mnie bardziej lubianą. Podsumuję tutaj to w ten sposób. Jeśli chodzi o równą walkę 1 na 1, w której Kisame posiada same HD, jest to nie do rozstrzygnięcia. Są tutaj 2 powody. Same HD jest nieprzewidywalna, przez co nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy czakra Kakuzu by jej się nie spodobała. W końcu jest ciekawa, inna niż wszystkie. Po drugie, daje strasznego boosta dla Kisame. Bez niej na pewno by przegrał. W tym pojedynku według mnie to właśnie ona jest główną zagwozdką. Połączenie Kisame, same Hady i walki na blisko najpewniej skończyłaby się klęską Kakuzu. Natomiast jeśli Kakuzu nie dałby się do siebie dopuścić, to byłaby to walka na wycieńczenie, na której przegrałby Kisame. No chyba, że ponownie same Hada by tutaj pomogła. Kakuzu to jest chłop niegłupi, nie podałby na tacy swojej czakry. Moim zdaniem większe szanse ma Kakuzu, ale to dosłownie jest walka 51-49. A kto jest waszym faworytem? Dajcie znać w komentarzach, bo to naprawdę interesująca kwestia. A dla tych, co wytrwali tutaj, aby posłuchać chwilkę o Pokémonach, jest to gra MMO z pierwszą generacją Pokémonów. Każdy Pokémon ma własne statystyki, które możecie rozdawać poprzez wbijanie leveli. Będą tam eventy, pojedynki, a nawet planujemy stworzyć turnieje o realną gotówkę. Są różnego rodzaju questy czy walki z trenerami NPC, jak i oczywiście liderzy. W opisie macie link do Discorda, gdzie możecie pytać o co chcecie. Jest tam chociażby też progres naszych prac. Planujemy start 9 listopada. To by było na tyle. Cześć.